Kochani, ja chcę dzisiaj powiedzieć w takim temacie, który przychodził do mnie parę razy, się go trochę zostawiałem z boku, wracał, jest takie usystematyzowanie pewnych rzeczy. Ja sobie to roboczo nazwałem to słowo gorszący Jezus. Chciałem powiedzieć dzisiaj, tak trochę bardziej się przyjrzeć temu, takim dziewięciu postawom czy obszarom związanym ze służbą Jezusa na ziemi, które wywołały największe zgorszenie. Ale chciałbym, żebyśmy w tym jakby poszli krok dalej i nie tylko analizowali to w kontekście tego, co było 2000 lat temu, tylko przede wszystkim, co to oznacza dla nas i jaki to ma w ogóle związek z naszym życiem dzisiaj i z naszą służbą dzisiaj. Tyle tytułem wstępu, bo trochę tego jest, więc przejdę od razu do rzeczy. Pierwszy obszar. Nazwałem go Twój Nazaret. Środowisko ze starego życia. W Ewangelii Mateusza 13:54-58 czytamy tak. A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, oczywiście o Jezusie mowa, nauczał w synagodze ich tak, iż się bardzo zdumiewali i mówili: skąd ma tę mądrość? Skąd ma te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czy matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. Tak, mamy później takie podsumowanie. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Zwróćcie proszę uwagę w tym fragmencie, że ci ludzie w Nazarecie, oni nie kwestionowali mądrości i mocy Jezusa. Nie kwestionowali. Oni ją widzieli. Doświadczali jej, można powiedzieć, w realu. Doświadczali jej na żywo. Oni mówili: skąd ma tę mądrość? Skąd ma te moce? Skąd to wszystko ma? Jednakże zwyciężało w tych ludziach przywiązanie do widzialnego świata, do historii i przede wszystkim do wspomnień, które w Twoim Nazarecie są ciągle żywe. Wspomnienia są ciągle aktualne. To musimy dobrze zrozumieć, bo jak wielokrotnie w rozmowach z ludźmi, zaraz zresztą o tym powiem, jakby widzę, że teoretycznie tak, ale w praktyce tego zrozumienia nie ma. W Twoim Nazarecie wspomnienia ciągle żyją. Twój Nazaret żyje starym Twoim człowiekiem. Starym. Te wspomnienia ciągle trwają. I coś Ci powiem. I Twój Nazaret w większości przypadków w ogóle nie odpuści Twojego starego życia. W większości przypadków nigdy. W innym przypadku, po bardzo, bardzo długim upływie czasu, możesz uwalniać moc, możesz manifestować mądrość, a Twój Nazaret będzie mówił do Ciebie tak, jak na przykład do mnie mówił. Pamiętam, że jak pojechaliśmy kiedyś z Julitą do mojego rodzinnego miasta, za jej namową, bo ja niekoniecznie wtedy chciałem, spotkaliśmy się z pewnymi moimi kolegami ze starego życia, z którymi zrobiłem wszystkie najgłupsze rzeczy w życiu, jakie zrobiłem, to zrobiłem z nimi. I nie było wcale ich tak mało, tych głupich rzeczy, które zrobiłem. I pojechaliśmy, wiecie, głosić Ewangelię. Ja pamiętam, wiecie, na przykład jeden z nich tak stoi z taką szyderczą miną. Ja mu mówię w ogóle, spotkałem Jezusa, bo już tam się porozdzielaliśmy. W jednym pokoju mówi Julita, w drugim pokoju mówię ja. No ty, a pamiętasz, jak robiliśmy flaszkę na kopidołach i w ogóle coś tam, wiecie, i cały czas jakieś wspomnienia, a pamiętasz to, pamiętasz tamto. Mój Nazaret. Mówiliśmy w mocy, ale byliśmy w Nazarecie. Zobaczcie, czy Jezus jak poszedł do Nazaretu, czy on nie był wówczas wiarygodny? On był wiarygodny. On przez cały czas był wiarygodny. To nie z Jezusem był problem, tylko tak naprawdę ze słuchaczami. Byli zablokowani. Nie działała tutaj prawidłowo relacja czy reakcja. Nadajnik, odbiornik.
Oni byli zablokowani. I zobaczcie, co jest napisane, tak? Nazaret nie uhonorował Jezusa. Pozbawił go czci w swoim sercu i dlatego nie zamanifestowały się cuda. Jezus był taki sam. Był w tym samym miejscu. I teraz jakby, musimy to dobrze rozumieć. Skoro spotkało tu Jezusa, to spotka to też każdego z nas. Krew Jezusa czy łaska nie powodują, że to nas ominie. To nie tak działa. To nie te rzeczy. I dlatego to musimy to rozumieć. I to nie może nas w żaden sposób dotykać czy osłabić. Tak? Uczeń nie jest nas mistrza. No ale teraz jakby wrócę do tego, co powiedziałem a propos praktyki życia. Tak? Czy widzimy w Ewangeliach, że Jezus co dwa tygodnie jeździł do Nazaretu? Muszę wjechać do Nazaretu. Nie, muszę ich zbawić. Muszę być na Nazarecie. Dobrze, skoczę teraz do Kafarnaum, za tydzień skoczę do Nazaretu, bo nie było. Nie! Wszedł, zobaczył, ocenił i poszedł dalej. Strząsnął prąd ze swoich nóg. Poszedł do tych, co go chcą. Chcesz, aby ludzie z twojego Nazaretu nawracali się, ale nie możesz się przebić? Nie trać czasu w kółko twoimi osobistymi działaniami. Módl się o nich i o robotników jak najbardziej z zewnątrz, którzy przyjdą, mogą mi świadczyć. Ale nie trać czasu. Byliśmy teraz w Krakowie, mówiłem a propos wiary w posłuszeństwo, dawałem, wiecie, parę takich przykładów. Często rozmawiam z ludźmi, mówią, wiesz, ty to masz wiarę, uświęciłeś mi swoją duszę, a ja tak nie mogę, mi tak nie wychodzi. Bo wiesz, ale rozwiązanie jest bardzo proste, w liście Piotra jest napisane. Uświęciliście duszę wasze przez posłuszeństwo prawdzie. Ty widzisz, mówisz mi o objawieniu, że masz teraz, nie wiem, ciotkę, wujka, 5 lat z rzędu nawracać, na przykład opuszczać, czy nawet rodziców, opuszczasz wspólne spotkania. A prawda mówi, wspólnych zgromadzeń nie opuszczajcie. Jesteś temu nieposłuszny. Kiwasz głową w kościele, że nie masz względu na osobę, ale swoim życiem świadczysz zupełnie o czymś innym. Rodzice są ważniejsi niż wszyscy inni ludzie na ulicy. A przecież nikogo nie znamy według ciała. Wiecie, jak się w to zagłębić? Ja nie kojarzę przypadku, żeby Jezus kiedykolwiek wrócił w ogóle tam do Nazaretu, żeby jakoś tam jeszcze jakby naciskał na nich. Szczególne objawienie od Ojca otrzymał. Ja w ogóle nie pamiętam, czy tam, nie wiem, czy on głosił, może głosił Józefowi też, nie wiem. Ale jakoś nie byli postawieni inaczej, nie byli postawieni wyżej. I teraz, kiedy ty masz, upierasz się jednak, że twoje objawienie jest inne, nie dziw się, że pewne rzeczy, pewne zmiany w twojej duszy nie następują. Nie jesteś posłuszny prawdzie. Dwójka. Naruszanie porządku religijnego. Ewangelia Mateusza 12:1-8. Nie będę czytał całości, przeczytam kawałek, ale możecie sobie to później poanalizować. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. Jezus na początku im tam wyjaśnia, wiecie, mówi im tam w ogóle, co czynił Dawid, tylko głodny, mówi w końcu: i gdybyście zrozumieli w końcu, barany, w cudzysłowie, że miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu, tak? I dla religii to muszą. Jezus postawił się wyżej niż wszelkie nakazy, zakazy, zwyczaje, obyczaje, ponad tym wszystkim się posadził, postawił, tak? I zobaczcie, Jezus z automatu uniewinnił tych, których zakon oskarżał, a raczej których wypaczone rozumienie zakonu oskarżało. Uniewinnił, tak? My jesteśmy sprawiedliwi, wiecie, często tak mówimy, jesteśmy sprawiedliwi, bo jesteśmy w Chrystusie. Sprawiedliwy to jest niewinny, tak? Niewinny, niczego. Niczego nie jest winien, sprawiedliwy. I teraz, jako zjednoczony z Jezusem, jesteś ponad wszelką religią,
I jeśli będziesz to manifestował, to każda religia teraz, nieważne, katolicka, protestancka, charyzmatyczna, każda, tak, będzie się tobą gorszyć. Aż na dzisiejszym uwielbieniu, tak? Jak oni mogą tak uwielbiać Boga? Jak oni mogą tak tańczyć? Dlaczego mogą tak tańczyć? Dlaczego oni zrobili, jak to się wąż nazywa, czy jak tam? Węża zrobili! W kościele węża w ogóle zrobili! Ooo! Prorocze słowo mam, to demoniczny znak! Mówiłem o tym kościele, co jest z nimi nie tak? Wiecie, nie? A tu po prostu wesele baranka. Wiecie, co to jest? Ja to mam, wiecie, osobiście nie wiem, jak to będzie dalej, ale rośnie we mnie bardzo mocno, jakby taka, nazwę to sprzeciw, przeciwko takim postawom, nazwę to delikatnie, ale to jest taka wszystko martwa poprawność. I ona otacza nas wszędzie. Wiele razy, wiecie, mówiliśmy, że będziemy mówili zawsze prawdziwe rzeczy, a nie takie piękne rzeczy, które nam trzeba mówić z kazalnicy, więc ja też jakby nie będę tutaj za bardzo przebierał słowa, bo powiem wam takie mocne skojarzenie. Ta poprawność religijna, co do uwielbienia, ona dotyczy wszystkiego. Idzie taki mąż ze swoją żoną do łóżka, tak? Jest taki bardzo pruderyjno-religijny, taki, wiecie, nie? Tak, tutaj, majteczki w kosteczkę, tutaj tak wszystko poskładane, światełko 22. Tylko że w głowie wiele z tych osób ma jazdy. Wyobrażają sobie dziki seks z prostytutką. Ale on w tym wszystkim jest w ogóle taki, wiecie, taki ułożony, bo taki zawsze taki z zewnątrz, taki przy żonie też. Ale jazdy w głowie są, demony dojeżdżają, tak? Ale nie, poprawność tutaj, wiesz. Wiecie, naprawdę, nie? To jest... Seks, okej. Okay. 22, przy zgaszonym świetle, tak? Wszystko co do formy. Nie wiem. A na spacerze w lesie można, czy nie można? A sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Nie, słuchajcie, mówimy o prawdziwych rzeczach, tak? Jest tu jakiś kanon? Bóg się wypowiedział w tym temacie? Postawił jakąś granicę? Ja nie doczytałem. Nie znalazłem. Wiecie, to razem się szumijam, patrzę. Tańczyć można z nóżki na nóżkę, nie? Tak. How great is a God. Jak to leciało? Słuchajcie. Nóżka na nóżkę taką swą, guziczek przy szyjce powietrze kradnie, widelcami dwoma rybkę je, lecz dubie w nosie i o ściale to, na zawołanko z jego ust, kłamstewka parami biegną w świat, wiarygodność jego żałosna jest. I dalej nie pamiętam, chcę to trochę poprzerabiać, ale wiele w tym jest prawdziwych rzeczy. Naprawdę. A propos religijnej poprawności. Co można, a co nie można. I gdzie jest ta granica? Wiecie, wielokrotnie mówiliśmy o tym. Wszystko nam wolno, tak? To jest zasada. Natomiast jeśli jesteś człowiekiem królestwa, tak? I wiesz, jesteś człowiekiem wpływu, to ogranicza cię tak naprawdę poziom twojego serca, poziom twojego sumienia. Czy to, co robisz, buduje i jest pożyteczne dla innych. I to jest ograniczenie. Sumienie. Twoje sumienie. Wiesz, co robisz. Wiesz, do czego to prowadzi. Ale to jest w tobie. Duch Święty jest w nas. To ta granica jest też w tobie. I teraz ona jest w twojej widowni. Że ktoś ci przyjdzie i powie, w ramach rozciągnięcia teraz, bracie, ja ci powiem, że można też seks z żoną brać po 21. Nie? Bo on tak ma. Więc tak jak mówię, ta granica nie jest w naszej widowni, jest w nas, w naszym sumieniu, które nas przy takich działaniach nie potępia. Wiecie, i takich przykładów tutaj, a propos tej naruszania porządku religijnego jest masę w Biblii. Doskonale o tym wszyscy wiemy, bo często o tym mówimy. Inne są też, możecie sobie poczytać Ewangelia Mateusza 15:2. Zasada ta sama, tak? Ale zawsze był taki tam, że uczniowie nie obrywają rąk, gdy jedzą chleb. Taka, wiecie, taka nerwica natręt. Trójka. A tak
na moralność i ludzką sprawiedliwość i przyzwoitość. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 10-12. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło. Przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, że nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie potrzebują zdrowi lekarza, czy ci, co się źle mają. Wiecie, tak podzielę się znowu z wami takimi swoimi przemyśleniami. Jak obserwuję taki szeroko rozumiany kościół, nawet w Polsce, i to dostrzegam takie powstające różne poczwary. Ewangeliści przyjeżdżają i nie głoszą Ewangelii do zgubionych, tylko na konferencjach dla kościoła. 4000 ludzi, żeby ładnie na zdjęciach wyglądało, z wszystkich kościołów, i wychodzi ewangelista. Dają się wkręcić też często ci ewangeliści, wiecie, nie? Ale lepiej, żeby wyszedł taki na ulicy i na przystanku głosił do jednej osoby, która potrzebuje lekarza, niż do tego, żeby widownia 4000 oceniała teraz, ładnie głosił czy nieładnie, w kafejce później, tak? O, miałem takie ciarki na plecach, takie Kaznodzieje z kolei pewnie się czują, wiecie, w grupach, swoich grupach sprawdzonych, swoich kościółkach, 40-50 osób są mozarzami. Wychodzą za kazalnicę, wszystko powiedzą, tu jest tak bezpieczne pole. Ale już poza tymi murami nie ma ich. Nie widać ich nigdzie. Rzucają słowa, których nie rozumieją, w żaden sposób też nie są w stanie w praktyce wprowadzić, tak? Nie widać ich tego w ich życiu. Wiecie, też wypaczony rozwój pchał usługujących w te enklawy władzy. To jest jeden z takich obszarów, dobrze o tym wiemy, który jakby diabeł mocno tutaj stara się trzymać. Gdzie biały kołnierzyk, garniturek, poprawność polityczna, tak, i religijno-ekumeniczna. Ja tak patrzę na myśl, na niektórych takich usługujących, jak zaczynają, później w którą stronę zmierzają. W pewnym momencie już się pojawiają, już ta ekumenia jest, już ich jakoś tam ogarnęła po trochu. Już tam są, oni się czują ważni, bo teraz tam... Ale Jezus żył inaczej. Kto go znał? Złodzieje, celnicy, prostytutki. Znali go ci, których świat swojej moralności i religia w swojej poprawności i ludzkiej sprawiedliwości odrzucili. Wiecie, gdy tylko wsiąkniesz jakąś grupę grzeszników, aby im świecić, tak? Aby wygłosić im Ewangelię, tak? Natychmiast zostajesz osądzony przez moralność i przez religię. Natychmiast. Jeśli masz objawienie, żeby głosić prostytutką, będę tak się wyraziste przykłady dzisiaj dał. Jeśli masz takie objawienie, to gdzie ich nie spotkasz? W bibliotece? Spotkasz je albo na ulicy, albo w burdelu. A powiem więcej, w Polsce mamy taki klimat, że na ulicy raczej nie stoją. Więc generalnie, jeśli masz takie objawienie, żeby wyciągać je z bagna, to prawdopodobnie będziesz wchodził i głosił im Ewangelię. Ale na ich terenie. Na ich terenie. Nie wydarzy się to, nie będzie przechodziła tutaj obok, akurat obok nabożeństwa. Może jedna czy dwie, ale większość jest w pracy. Myślę, że Jezus generalnie też wchodził w te środowiska. Patrzył na człowieka, patrzył na serce, tak? I nie robiło mu to żadnej różnicy. Jeśli będziesz miał objawienie, żeby głosić ludziom uzależnionym od hazardu, to gdzie będziesz? Albo staniesz w kolejce pod totolotkiem. To jak jest taki mniejszy kaliber. Albo pójdziesz do kasyna. Pójdziesz do kasyna, będziesz siedział, tak? Będziesz rozmawiał i w pewnym momencie zaczniesz głosić. A propos kasyna, przypomniało mi się
czas, gdzie ja bardzo dobrze wspominam, jak Maryla załatwiała od nas kościoła możliwość chodzenia do takiego jak klubu, który tutaj powstawał. Wiecie, no to jak w takich grupach networkingowych zazwyczaj jest tak, że przychodzi kilka osób, którzy mają grubą kasę i większość takich, którzy chce złowić tego rekina, tak? No ale generalnie tam ludzie tam siadają, jakby opowiadają dużo jakby o sobie, każdy się pompuje, co on to nie ma i fajnie, jest świetnie jest w ogóle głosić tym ludziom. My przez jakiś czas chodziliśmy na to. Za każdym razem mieliśmy świetne spotkania, mieliśmy świetne rozmowy. Tam ludzie siadali sobie, brali sobie jakieś tam whisky, jakieś tam alkohole, siadali przy stoliku, my sobie szliśmy, brałem zawsze kole. No i nie wiedzieli, czy ja też może whisky piję, więc może swój człowiek jestem, nie? Bo whisky przeważnie pili z kolą. Siadaliśmy sobie, no i rozmawialiśmy. Zazwyczaj pierwsza godzina bardzo mocno wchodziliśmy w ich życie. Wiecie, jak tam byli prawnicy, to pytali się, o super, no, w czym się specjalizujesz, a jak to o, wchodziliśmy, dawaliśmy się jak najbardziej wypowiedzieć. Żyliśmy z nimi, opowiadali. Był też zarządzający kasynem też. Pytaliśmy, jak to działa, jakie to są mechanizmy. I mniej więcej zawsze po godzinie padało pytanie, jak już się wygadali, czuli się dobrze, a co u was? I wtedy zaczynaliśmy mówić, tak? Przez tą godzinę tymi pytaniami uwiarygodniliśmy się, że nie jesteśmy, wiecie, jakby urwani te choinki, zadajemy pytania, rozmawiamy, prowadzimy ludzki, bardzo ciekawy dialog. Wiecie, trudno jest nam powiedzieć, że jesteście wariatami. No i w tym momencie jakby zaczynamy mówić, że Jezusa spotkaliśmy. To są jakby świetne rzeczy, naprawdę. To w ogóle fajnie działa. Tak muszę sobie jeszcze wynotowałem, jak sobie się modliłem, sobie pisałem to słowo. Ludzie śmieją się z ortodoksyjnych Żydów, że przeskakują na drugą stronę ulicy, kiedy chcesz z nimi porozmawiać, tak? To prawda. Kiedyś też, jak szukaliśmy w Jerozolimie jakiejś restauracji z koszernym jedzeniem, to jeden Żyd po prostu został chyba mistrzem świata skoku w dal, bez rozpędu, z odbicia, tak? Odskoczył, jak do niego podeszliśmy. Okej, to jakby jest wszystko prawda, ale teraz, kiedy ty powiesz tym ludziom u nas, religijnym ludziom, że ty się zadajesz ze złodziejami, z prostytutkami, tak? To oni zrobią to samo. Albo po angielsku, albo nie. Zgorszą się tym. Jak to brać? Ale tak nie. Tak nie pod krawatem w kościele, tylko tak gdzie ty tam łazisz? Po burdelach łazisz? Zgorszą się. To za dużo. To za dużo. To nie, to tak nie ma. Nie ma, wiecie. Nie ma tak. Cztery. Niehumanistyczne przejawy życia. Ewangelia Mateusza 16, 21, 23. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Czy Piotr miał złe intencje? Nie. Piotr miał bardzo dobre intencje. Bardzo dobre intencje. Chciał uchronić Jezusa. Poruszał się w ziemskim myśleniu. W takiej, wiecie, ludzkiej zapobiegliwości i trosce. I akurat ten obszar, to on w znacznej mierze dotyczy bardziej relacji w Kościele, nie w świecie, w Kościele. Generalnie musimy pamiętać też, że w ogóle kurtuazja to grzech. I że walczymy nie z krwią i ciałem. Nie z krwią i ciałem. Szczerze mówiąc, to myślę, że Jezus miał w ogóle głęboko w poważaniu ludzką troskę Piotra. On był skoncentrowany po pierwsze na zadaniu i na boskiej, czyli na wiecznej w ogóle perspektywie postrzegania zjawisk. I teraz ważne jest, żebyśmy też nie dopuścili, aby humanizm zadomowił się nawet w najmniejszym stopniu w Kościele. Nawet w najmniejszym stopniu. Wiecie, to jako, to też wielokrotnie o tym mówimy, jako liderzy swoich objawień musimy też często liczyć się z samotnością w wierze w danym obszarze.
I nie możemy się tego bać i nie możemy szukać od razu kumpanów. Że ktoś inny też ci potwierdzi objawienie kierunkowe do twojego życia. Bo wtedy się poczujesz pewniej, czy poczujesz się bezpieczniej. Jako liderzy też, czy usługujący dla innych, nie możemy już przekreślać objawień tylko dlatego, że my w swoim życiu nie mamy takiego kierunku. Chcę teraz to dobrze wytłumaczyć. Nie chodzi mi o to, jak wiemy, że mamy do czynienia z jakimś pacjentem i on za chwilę ma objawienie, tak? I to objawienie wiadomo, że jest lewe przeciw wszystkim w ogóle zasadom duchowym jego życia jest w ogóle... Okej, nie mówię o czymś takim. Ale mówię na przykład o czymś takim, że... Jak przyjdzie do mnie człowiek, którego znam, który widzę, generalnie rośnie, czyli zakładam to, co powiedziałem wcześniej, że wszystko jest okej, i mówi mi, mam takie objawienie, żeby mieć ranczo w Montanie i tam, nie wiem, pracować i głosić Ewangelię farmerom. To ja zapytam go, jak ci w tym pomóc? Nauczyłem się przez te lata, że nie mogę zgasić ducha. Mówię jeszcze raz o człowieku, który ma jakby prawidłowo rośnie. To, że ja w swoim sercu nie mam rancha w Montanie, nie pasam krówek, koników i tak dalej, mam trochę inne rzeczy, ja nie mogę tego człowieka zgasić. Jak ci pomóc? Masz już bilet? Czego potrzebujesz? To jest, wiecie, to jest bardzo ważne. To jest jakieś ukierunkowanie. Z drugiej strony, wiecie, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, jest mi ciężko, ale mam takie objawienie, aby iść w tę czy w tę stronę, to ja to, jest mi ciężko, to wiecie, to wyrywam, ale staram się jakby wzmocnić go w tą stronę, którą ma iść, no bo to, że jest ciężko, to powiedzmy jest ten fragment duszewny, jakiś tam proces, który jeszcze dochodzi, tak? Ale skupmy się na drodze, skupmy się na tym kierunku, który ma być, jakby o tym porozmawiajmy i w to się gdzieś tam wyposażajmy. Wiecie, w ogóle a propos tego ciężko i tego posłuszeństwa prawdzie, bo tak we mnie pracuje. Ja sobie czasami biorę takie książki, które mało są popularne, sobie czytam, szczególnie dotyczące jakichś takich biografii ludzi wierzących. I my możemy... Dam wam przykład. Ostatnio czytałem historię ludzi w Rosji. W głębokiej tajce. O których nie poczytamy wiecie, w amerykańskich wydawnictwach. I to baptyści. Mogę być, nie będę czytał, bo oni tam w ogóle objawienia nie mieli i nie mieli w większości przypadków objawienia. Wielu rzeczy nie widzieli. Cierpiętnictwo, którego doświadczali, traktowali też jako cnotę. Nie rozumieli pewnych rzeczy. Ale analizując ich życie, płakałem wielokrotnie za posłuszeństwo prawdzie. Ci ludzie, oni poświęcali swoje życie, tak jak rozumieli. To były, wiecie, małżeństwo, oni nie mieli pewnych rozterek, o których my mówimy. Jak on zrozumiał, że on nie może się wyrzec Jezusa, to on zostawiał swoją młodą żonę, zostawiał dziecko, które się narodziło, jeden, drugi, dwój, setki. I szedł do więzienia, później na pewną śmierć. I dawali im jeszcze szansę, cały czas chcieli ich złamać. On mówi, nie. Żyję dzięki Chrystusowi. Wiecie, co robiły żony? Stały, jak ci ich zaprowadzali na ciężarówki. Wiedzieli, że się nie zobaczą. Pamiętam. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Cały czas. Tam nie było duszewnych, cielesnych, wiecie, rozterek. Wróć do mnie, wróć do mnie. Tutaj chodź, zbudujemy sobie. Coś tam zrobimy. Pamiętaj. Nigdy się nie wycofaj. Rosyjskie baptystki. Ja się karmię takimi rzeczami. To mnie buduje. To mnie buduje. To mi pokazuje w ogóle głębię, jaka jest. Piątka. Wieczność. Ewangelia Jana 8, 57-59. Czytamy tak.
Wtedy Żydzi rzekli do niego: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus: amen, amen. Zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, tam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego. Zawsze jak będziemy dotykali sfery naszej wieczności, istnienia naszych duchów przed założeniem świata, w ogóle wszelkich takich obszarów związanych z naszą ponadczasowością. Jak będziemy tego dotykali, tak? Jak będziemy się odrywali od ziemskich prawideł, jak będziemy mówić, że Polska jest swoją ojczyzną, tak? Będzie to wywołało różne formy prześladowania. Jest jakiś stopień tolerancji ze strony religii i ze strony świata, który jest jakby akceptowalny w ramach twojego, jakby tam widzimy się, sekciackiego, jak to określą. No, ale zacznij tylko mówić, że jesteś z nieba, że jesteś wieczny, że nie masz PESEL-u. Zacznij mówić takie rzeczy. Nie wiesz, o co chodzi, bo twoje imię zapisane jest w księdze życia. Ciebie na jakiś tam rejestr nie obchodzą. Wiecie, to jest jakby to ważne, żeby jakby żyć też tą świadomością, że nasze duchy, czyli my, tak? Oglądaliśmy Pana, zanim przyszliśmy na ziemię. Żeby nie stracić tego z orbity naszych oczu. Wiecie, że część z nas mogła się przyjaźnić jeszcze zanim tu przyszliśmy? Nie macie tak? Bo ja za pierwszym razem, kiedyś pamiętam, że Artur o tym powiedział, później za pierwszym razem doświadczyłem tego z jakąś osobą, ale ostatnio mi się zdarzyło to już kilka razy, że przychodzi człowiek, ja mówię, znam. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, wiecie, to nie chodzi tylko o to, że dusze sobie spasowały. Nie, ja w ogóle, ja go znam, no, długo go znam. Nie widzieliśmy się trochę, ale go znamy. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, nie? Nigdy nie możemy o tym zapomnieć, wiecie, bo to jest mega ważne. Zresztą to też często jest w nauczaniach podkreślane, że to, co powiedział Paweł do Koryntian, że jeśli tylko w tym życiu będziemy pokładać nadzieję, jesteśmy najbardziej z wszystkich ludzi pożałowania godni. Człowiek narodzony z Bożego Ducha, który się koncentruje tylko tu i teraz, tak? I to wiecie, bo to jest, tylko to wszystko jest przerysowane. Mamy z krzyża, tak, mamy tak, wskutek zmartwychwstania Jezusa, mamy tutaj dostęp do pełni błogosławnej jest tutaj na ziemi. Ale to nie może się stać celem. To nie może się stać, wiecie, taką zasłoną tak naprawdę, że by tu i teraz. Naprawdę, ja sobie tak to rozważam. Ja sobie tak w ogóle żyję. W takiej świadomości, w ogóle modlę się też z takiej perspektywy. Z perspektywy też wieczności, jakby mojego miejsca tego, nie? Na przykład ja od momentu jak... Ja pamiętam, że za pierwszym razem usłyszałem to, że mój duch siedzi już w okręgach niebieskich ponad wszelką władzą i panowaniem, bo siedzi z Jezusem. To wiecie, no, tak w duszy taki lekki był dysonans, nie? No okej, okay, tak, no ale posłusznie postanowiłem się jakby z tym zgadzać, ale ja postanowiłem się jakby oglądać w tym. Wiecie. Ja rozmyślałem sobie o tym. Kiedy przychodził jakiś problem, przychodziła jakaś okoliczność, bo na początku wtedy, żeby się nie chować, tylko no dobrze, no teraz gdzie ja w tym jestem, tak? No kto tutaj sprawuje władzę? Wiecie, mam za chwilę... Pokażę wam dwie perspektywy, bo mam za chwilę 42 lata i rozumiem generalnie cel mojego życia tutaj, tak, po nawróceniu. Ja to rozumiem. I rozumiem też, że to tylko ode mnie zależy, jak wykorzystam czas, jakie decyzje podejmę. 100%, tak? Jakby rozumiem, że całe moje życie jest służbą. Rozumiem to wszystko, wiecie, wiem co chcę. Ale z drugiej strony nie odczuwam presji. Nie odczuwam presji, nie spina mnie to. Chcę, pragnienia mi rosną z dnia na dzień. Coraz bardziej widzę, że mam w ogóle jeszcze kupę pokładów. Im jestem starszy, jest ich więcej. I zamierzam je wszystkie zrealizować. Ale nie mam presji. Nie mam takiej spiny, wiecie. Ja sobie piję to do głowy.
przyszedłem z wieczności na ziemię i wracam do wieczności. Za chwilę. To jest taka przygoda. Taki eksperyment. Ale generalnie nie tu jest mój korzeń, ani tu nie jest początek, ani tu nie jest koniec. Nie muszę się spinać. Ja chcę, bo tak jak powiedziałem, chodzi o ten balans. Jestem świadomy, po co tu jestem. Świadomy, po co żyję, tak? Ale to nie jest presja, która mnie dociska. Wiecie, to tak naprawdę, to każdy z nas jest misjonarzem. Jesteś misjonarzem nieba na ziemi. Jesteś z nieba, przyjechałeś na misję i wracasz na niebo po wykonaniu misji. O, jedna rzecz tutaj sobie zanotowałem też, powiem, bo to jest ważne, bo to chodzi zawsze o praktykę życia. Kiedyś, 6 lat temu, przyjechała do nas taka dziewczyna, która dzisiaj też tam trochę usługuje w naszym szeroko znanym polskim kościele. I przyjechała do nas z takim, jak to ona rozumiała, objawieniem. Że ona powie nam w tajemnicy. Ale w tajemnicy, bo amerykańscy kaznodzieje już do tego doszli, ale jeszcze o tym nie mówią, bo to jest bardzo grube. Że można w ogóle być taki, iść tutaj na tej ziemi, czyli pamiętam, na to argumentowała, że twoje ciało, ono się może tutaj nie starzeć. Wiecie, ja w ogóle nie miałem na to zgody z początku, znaczy na kierunek, który ona poszła, a później jakby zrozumiałem, że ona nie rozumiała, po pierwsze, jakby wieczności, nie rozumiała. Dla niej to była jakaś formuła nagrody. Jakaś formuła nagrody. 500 lat tutaj, lęk przed śmiercią. Taki trochę ukryty. Dlaczego stawiasz wyżej 500 lat i to ciało, żeby było 500 lat, niż powrót? Powrót do domu. Wiecie, bo jak się głęboko w to przyjrzeć, to nie chodzi o to, że tutaj ktoś ma takie, wiecie, wielkie pragnienia. W większości te osoby, które takie rzeczy mówią, że oni tutaj będą kłaść życie za innych. Podstawy są zupełnie inne. Nieprzerobione pewne fundamenty. Jakiś taki też system lękowy. Brak świadomości swojej tożsamości. Dobra, to tylko tak tytułem dygresji. Generalnie jesteśmy misjonarzami wszyscy. 6. Zmartwychwstanie. Ewangelia Jana 11:25-26. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wiecie, to już ja nie będę dzisiaj dużo o tym mówił, bo tak dawno Artur miał całe nauczanie na ten temat też, ale prawdziwe chrześcijaństwo zawsze ma w centrum zmartwychwstania, a jeśli chodzi o kierunek, to jest nim życie wieczne. To są te dwie rzeczy, których nie możemy jakby stracić, jakby zrobić. Tak? W centrum jest chrześcijaństwo, a kierunek jest nastawione na życie wieczne, tak? No i generalnie o to chodzi, tak? Życie wypełnione będzie świadomością, że nie umrę, tak? Że ominę śmierć. Bo to ono podnosi człowieka na wyższy poziom, tak? Ale raz głoszenie o tym, wiecie o tym doskonale, zawsze wywołuje zamieszki. Zawsze wywołuje jakieś... Jest jakimś przyczynkiem do jakiegoś prześladowania, tak? Do jakiejś też represji. I teraz... Religia uznawała to za czasów Jezusa, zresztą i nadal uznaje, za jedno z takich największych bluźnierstw, jakie można powiedzieć, tak? I że to bluźnierstwo wymaga piętnowania. Przypomniała mi się taka sytuacja właśnie a propos religii. Kiedyś głosiliśmy z Julitą przed uniwersytetem. Tam jest tak, że warszawskim, przed bramą główną, tam jest tak, że jest taka fala uderzenia, tam przychodzi przez 20-25 minut przychodzi masę osób, później jest trochę mniej. Pamiętam, chyba Julita głosiła. Przed taki człowiek, chłopak, w naszym wieku może, 2 lata młodszy. Zatrzymał się. Stał taki bezpiecznie odległości, ale stał przy tej bramie. Słuchał do końca, widać było, że słucha. Poczekał z nami do końca. Bo jeszcze później chyba głosiłem ja, głosiła jeszcze Julita.
I on podszedł do nas porozmawiać i powiedział coś takiego, już nie powiem wam dosłownie, mówi: dziękuję wam. Jestem albo doktorem, albo doktorantem teologii. Prowadzę zajęcia z tego tutaj, na tym uniwersytecie. Ja w tym momencie zrozumiałem, że to w ogóle chodzi o Jezusa. Ja myślę, że on się tam w ogóle narodził na nowo. On mówi, że on jakby wiele rzeczy słuchał, słyszał, ale to on tutaj pojął. Wiecie, jak ktoś tam przychodzi, zazwyczaj to jest jakieś tam gonitwie czasu. On z nami został. Nie wiem, czy on miał jakieś zajęcie prowadzić, nie wiem. Został z nami, chciał z nami porozmawiać. Rozmawialiśmy z nim jeszcze długo po tych zajęciach. Wiecie, jakby powiedzieliśmy do końca, on powiedział takie parę rzeczy, a propos właśnie religii. Mówi, wiecie co, bo ja tak nie miałem zgody, mówi. Chodziłem na te różne sympozja, konferencje, czy nawet na spotkania. Siedzieli ci wszyscy tam księża na najwyższych stanowiskach, profesorzy czy profesorowie, tak? I mówili, oni mówili o wszystkim, ale oni nie mówili o Jezusie. I nie mówili o zmartwychwstałym Jezusie, w ogóle wiecie. I on jak zatrybił. On szukał Boga i myślał, że jak pójdzie w kierunku w ogóle teologii, tak? No to on gdzieś go tam znajdzie, znalazł go akurat pod bramą tego uniwersytetu. Ale wiesz, to mieliśmy z nim bardzo dobrą rozmowę, bo my wyjaśniliśmy pewne rzeczy. On z nami został, on naprawdę kłonął. Wiesz, posłuchaj, jakby. My dzisiaj możemy głosić do tej bramy. Bo widzisz tutaj tych dwóch tutaj panów w tej budce, oni tylko czekają w ogóle i szukają sposobności, żeby nas to przegonić, tak? Natomiast ty jesteś za bramą. Możesz teraz to, co usłyszałeś od nas, tak? Wziąć i pójść z tym dalej. My, tam na dzień dzisiejszy my możemy do bramy, ty możesz za bramą. Tak? To było niesamowite spotkanie. Nie spotkaliśmy później tego człowieka, wiecie. My, nie wiem, co dalej się dzieje w jego życiu czy w jego miejscu, ale to było naprawdę, naprawdę fajne i on jakby, no, wiecie, stoi człowiek, który, wiecie, no, na UW, doktor albo doktorant, nie chcę tego przemieścić, ale w wielu tych takich konferencjach i sympozjach brał udział i tam się w ogóle o Jezusie nie mówi. To tu mu się dopiero, mówiąc tak obrazowo, kulki zderzyły. Więc jakby musimy żyć świadomością zmartwychwstania, bo no, śmierć nie ma nad nami żadnej władzy, tak? To Jezus ma klucze śmierci i piekła, a ty jesteś zjednoczony z Jezusem, więc masz klucze śmierci i piekła. Tak jak powiedziałem, no nie będę tego mocno rozwijał, ale żyjmy tą świadomości, że nie umrę, mój duch jest zmartwychwstały, nic mi nie grozi. I o to chodzi, żebyśmy też do tego prowadzili ludzi na głosząc im Ewangelię, tak? A później już po nawróceniu, jakby głosząc im jakby po podstawy nauki. Czy fundamenty, czy właśnie same podstawy. Dobra, punkt numer 7. Zjednoczenie z Jezusem. Bardzo powiązany z tym punktem 6, ale chciałem go wyodrębnić. Tam było zmartwychwstanie, tutaj było. Ewangelia Jana 10, 28, 30. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który im je owce, dał, jest większy nad wszystkich. I nikt nie może wyrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wiecie, tam jest masę fragmentów, szczególnie też w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa. No, możecie poczytać tam Ewangelii Jana w 17 rozdziale przede wszystkim, tak? Ale ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, tak? I nasze zjednoczenie z Jezusem jest nieakceptowalne dla systemu religijnego. Jest nieakceptowalne. Religia się z tym nie pogodzi. Przynajmniej ta, która w jakikolwiek sposób tutaj jest związana na naszym terytorium. Tak, jeśli chodzi o jakby inne religie, które generalnie się interesują Jezusem, to jest im wszystko jedno, ale ten system religijny u nas, tak, dla niego to jest za dużo. Tak, bo słowa Jezusa, że On i Ojciec są jedno, tak? Czyli to, że czynił się tak naprawdę równym Bogu, tak? No były największym oskarżeniem wobec Jezusa. Że jednak, wiecie, to są te duchy, które działają tu terytorialnie. No powiedz, że jesteś jedno z Jezusem. Że razem z Nim zasiadasz. Że razem z Nim sprawujesz władzę. Razem, równo. Nie. Musi być trochę niżej. Nie możesz się uczynić równy pod tym względem. Nie możesz. Nie ma zrozumienia, czym jest zjednoczenie, tak? Wszystko możemy mówić o Jezusie historycznym. Wszystko. Płomienne kazania możemy wygłaszać.
co się działo 2000 lat temu. Myślę, że nikt tego nie będzie podważył, tak? Możemy mówić, że jesteśmy grzesznikami zbawionymi tylko z łaski, tak? To możemy mówić, tak? To będzie tolerowane. Na ulicy też. Na Facebooku wszędzie. Będzie tolerowane, tak? Ale wiecie, kiedy stajemy, mówimy, ja i Jezus jedno jesteśmy, tak? No to co? No to religia będzie chciała cię ukrzyżować. Tak jak 2000 lat temu. Te same duchy. Bezpośrednio lub pośrednio, to nieważne, tak? Tylko, że właśnie taka postawa i taka wiara, one są zauważalne, tak, w świecie duchowym. No, bo człowiek staje się groźny, skoro pomimo to staje i mówi, ja i Jezus jedno jesteśmy. Natomiast wiecie, to też jest ważne, żebyśmy pielęgnowali to wyznanie. Żebyśmy żyli tą świadomością. Co to oznacza, że ja i Jezus jedno jesteśmy? Jeśli na przykład, nie wiem, mamy w środę modlitwę stawienniczą. Wchodzimy w ten pułap modlenia się, że właśnie z perspektywy tego zjednoczenia, tak, zaczynamy ustanawiać rzeczy. To zjednoczenie, ja i Jezus jedno jesteśmy, jest podniesione. I teraz jeśli obudzisz się w czwartek rano i zaśpiewasz jakąś taką pieśń, uwielbienia, masz jakby dobre, wiesz, znaczy w cudzysłowie uwielbienia, masz dobre intencje, ale powiedzmy, o Boże, jeśli moje myśli są złe, to wymieńmy je i tak dalej. Zaczniesz iść w stronę rozdzielenia, to wszystko, co było dzień wcześniej, na nic. Bo na wspólnym, zbiorowym namaszczeniu wszedłeś w to miejsce zjednoczenia, ale właśnie mając dobre intencje generalnie, tak? Powiedziałeś coś, co absolutnie przeczy twojemu zjednoczeniu. Jesteś myśli Chrystusowej. Nie jesteś swoimi myślami. Jesteś duchem. To zmienia zupełnie jakby całą perspektywę postrzegania. I cała religia tak działa. To wszystko jest takie poprawne. Przyjdź, Panie Jezu, za światów. Nie widzę Cię, nie słyszę, nie czuję, ale kocham Cię. Osiem. Kontynuacja służby Jezusa, czyli sprawowanie w Jego imieniu poselstwa. Ewangelia Mateusza 9:2-3. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę w ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, syn mój, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie tak: ten bluźni. To, co powiedziałem, że za czasów Jezusa gorszące było to, kiedy czynił on się jakby równym Jahwe, odpuszczając grzechy. I teraz dzisiaj podobne reakcje i oburzenie wywołuje fakt, kiedy ludzie narodzeni z Bożego Ducha, tak, sprawują poselstwo w imieniu Jezusa, tak, w praktyce, i robią to właśnie w taki niereligijny sposób. Nie? Wiecie, bo często jak o tym mówimy, sformułowanie uzdrowię Cię, uwolnię Cię, tak? To słowa, których religia nienawidzi. Przecież to Jezus uzdrawia. Jak Ty mnie uzdrowisz, czy Ty mnie uwolnisz, tak? No ale teraz, czy my realnie żyjemy tym słowem, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus? Każdy człowiek, który trochę poczytał Biblię, będzie o tym mówił. Będzie to śpiewał nawet. Tylko czy tym żyje? Czy masz na przykład problem, nie macie, z tym, żeby w taki sposób powiedzieć, że, ale będąc przepełnionym tego, że umarłeś, że z Chrystusem jesteś ukrzyżowany, że już nie Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. I z tej perspektywy wiesz, że jak idziesz się modlić o człowieka, to Jezus idzie się o niego modlić. Z tej perspektywy, z tej świadomości, to jest ta petarda, tak? To samo dotyczy sprawowania sądu. Jeśli osądzasz
jakąś postawę. Natychmiast podnosi się ręce. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Pokazać ci węzł? Pokazać ci węzł? Tam jest napisane, czytaj sobie. Nie rozumiejąc kompletnie w ogóle prawdziwego sensu i znaczenia sądu, jeśli jesteś strażnikiem prawdy, zawsze będziesz dokonywał sądu. Jezus mówił, sądźcie sprawiedliwie i oczywiście sprawiedliwie, to nie chodziło znowu po ludzku, a kto ma rację i tak dalej, tylko według ducha i według prawdy. Praktycznie w każdym liście Paweł albo sam napominał, albo wskazywał na wagę napominania wierzących, tak? Tylko, że żeby kogoś napomnieć, to trzeba najpierw posądzić jego postawę. Nie da się inaczej. To drugie jest wynikiem pierwszego. W Ewangelii Mateusza 6,15 czytamy zgodnie z pierwotną treścią manuskryptów. Jeśli nie odpuścicie ludziom ich przewinień i Ojciec wasz nie odpuści im. W tej wersji macie je przetłumaczone, że nie odpuści Pan. To było za dużo dla osób, które tłumaczyły. Zresztą też chodzi o kolejne manuskrypty, które później się pojawiły. Zobaczcie, to jest głęboki sens. Na przykład, to trzeba jakby żyć, przesiągnąć tym słowem. Pamiętacie słowa? I cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. To jest potęga władzy Kościoła. Jak ktoś potrzebuje Ewangelia Mateusza 18,18. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, albo cokolwiek rozwiążecie. Kto? Wy, nie ja. Wy. Wy macie tą władzę. Wy decydujecie. Ja uwielbiam ten przykład Szczepana. Szczepan był świadomy tych słów. Kamieniowali go. Tak? Wiedział, że umrze. Ale wtedy wyszły też na jaw jego intencje. Panie, nie policz im tego grzechu. Nie policz im tego grzechu. Wiecie, dla mnie to jest ogromny akt miłosierdzia. Ja uważam, że jego słowa są wiążące. I teraz ci ludzie, którzy go ukamieniowali, jeśli nie narodzą się z Bożego Ducha i pójdą na sąd, to w związku z tym, że Szczepan powiedział, nie policz im tego, to na ich liście dłużnym, bo oni nie wzięli tego, który został przybity do krzyża, tego grzechu nie będzie. Cokolwiek zwiążecie, będzie związane. Cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. To jest, wiecie, to pierwszy zrobił to Jezus, tak? Kiedy na krzyżu powiedział, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo tak konają nas na krzyżu. Jak to czasami rozmawiam tak z ludźmi religijnymi, szczególnie, to oni tak, no, zabili Jezusa. Ale wiecie co? Jak dobrze poczytamy sobie Biblię, nawet nie trzeba iść dalej, to ja myślę, że kiedy zaczęło się manifestować, że naprawdę ten był królem żydowskim, myślę, że już wtedy część z tych oprawców mogła się nawracać. Mogła się nawracać. To jest, wiecie, jak sobie to przeanalizujecie w ogóle, na spokojnie, to potęgę władzy Kościoła, jaka jest tylko w tym sformułowaniu, że cokolwiek zwiążecie, będzie na ziemi, będzie związane w niebie i rozwiążecie. Jakby i od tej strony pooglądamy taki jakby
dzieła Jezusa czy Szczepana, to jest w ogóle mega rozciągające. Jaką my mamy w ogóle pozycję? Jak wiele możemy? I dziewiąty, ostatni punkt. Naśladowanie Jezusa i Ojców Duchowych. Jest wiele miejsc w Biblii opisujących służbę Jezusa na ziemi, gdzie mówi on do różnych osób: naśladuj mnie. Zazwyczaj często dawał mi jakieś wskazówki, tak? Mówił, jednemu tam powiedział, zgodnie z jego stanem, tam nie wiem, idź sprzedaj wszystko, drugiemu coś tam inaczej, ale to był zawsze jakieś doprowadzenie człowieka do poziomu zero, do takiego miejsca, to co nie trybiło, żeby to zrzucić i naśladuj mnie. I to często pada, że w naśladowaniu Jezusa nie chodzi o głoszenie kazań, w którym przypominana jest działalność Jezusa 2000 lat temu, to co mówił dzisiaj Artur. To nie o to chodzi, żeby o tym opowiadać przy naśladowaniu, tak? Tylko chodzi o nasz praktyczny ruch, praktykę życia po śladach Jezusa. No takie stawianie dokładnie takich samych kroków. Oczywiście nie chodzi mi, że Jerozolima i Galilea, tak, nie chodzi mi, że tam mamy jechać i szukać tych śladów, tylko jakby co do praw ducha, co do w ogóle życia w wierze, tak? Tak jak on by postąpił, tak my mamy postąpić w danej sytuacji. Całe posłannictwo Jezusa tutaj do uczniów, tak? Oparte jest na przekazie pójdź za mną. Pójdź za mną, to wielokrotnie się przerwa. Albo naśladuj mnie, albo pójdź za mną. Jakby. Sens jest ten sam. Stawiaj swoje nogi tam, gdzie ja je stawiałem. Żyj na ziemi tak, jak ja żyłem. Jesteście jedno tak, jak ja z Ojcem. To wszystko jest tak, jak. No i teraz wiecie, no, musimy mieć tą świadomość, że jeśli jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, no to mamy potęgę, siłę, moc, tak, zdolność, możność Boga Najwyższego do tego, żeby to zrobić. Tak? Jako przeobleczeni mocą, tak, no i jako obdarowani władzą, ogromną władzą, która ciągle próbuje być deprecjonowana w takim praktycznym rozumieniu. I teraz przy idei naśladowania, chcę o tym powiedzieć, wiem, że też o tym tydzień temu w Krakowie, ale chcę to powiedzieć w takim. Bardzo ważne jest w ogóle ojcostwo duchowe. I Paweł, apostoł Paweł rozumiał wagę duchowego ojcostwa, a religia bardzo dopiętnuje. Bardzo. Paweł w ogóle mówił do Koryntian: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tak? Do Filipian, to są wszędzie mówią. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Paweł to doskonale rozumiał. I teraz coś wam powiem. W pierwszym liście Jana 4,20 czytamy tam. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I ta zasada dotyczy również posłuszeństwa i dotyczy również naśladowania, duchowego naśladowania. Możecie to zapisać, jak potrzebujecie. Pierwszy list Michała Korgola do zboru w Warszawie. Pierwszy rozdział, werset pierwszy. Jeśli nie naśladujesz swojego Ojca Duchowego, którego widzisz, nie możesz naśladować Boga, którego nie widzisz. Amen. Wiecie, to jest bardzo ważne. W ogóle to objawienie, tej, o czym pisał ja w ogóle, a propos tej miłości, ono jest szerokie. Tak samo jest z posłuszeństwem. Wiecie, religia się od razu broni, tam się zastanawia, przeklęty, to nasze człowieku polega. Byleby uciec od tematu jak najdalej. W 1 Koryntian 4,15 Paweł mówi tak, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was, wtedy bądźcie naśladowcami moimi. To jest bardzo głębokie, co to jest. Bardzo głębokie to jest. Chciałbym jakby pokazać dwie rzeczy. Pierwsza, już tak powoli będę kończył, ale rolą urzędów Bożych to mamy w Efezjan 4,11-13. To jest bardzo ważne, żeby tego nie zapomnieć. Wiecie, bo jak jest taka głupawka i brak dojrzałości,
to kojarzy się, że o, tu apostoł, tam nauczyciel, prorok, tak, tak. Jest trochę wypinania piersi po orden, nie? Gdzieś tam po tytuły, przeważnie wtedy, kiedy człowiek na przykład zmaga się jeszcze z odrzuceniem, a nie potrafi się do końca zdefiniować, ale Efezjan 4:11-13. Rolą urzędów bożych jest to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, raz. Dwa, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdą wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorosną do wymiaru w pełni Chrystusowej. Słuchajcie, to są w ogóle mocne rzeczy. Ja sobie tak napisałem takim językiem korporacyjnym, powiedzmy, że tak się mierzy efektywność urzędnika Bożego. Tak się mierzy efektywność, bo mierzy się. W rzeczywistości duchowej też się mierzy. Efektywność urzędów. Bo one są po coś. Urzędy są po coś. Urzędy w zdecydowanej swojej większości posługują w lokalnym kościele. No nie wszystkie, no generalizuję teraz trochę tak, tak? I one są po coś. I teraz to jest ważne. Natomiast zupełnie inna płaszczyzna jest, jeśli chodzi o ojca duchowego. Tu nie jest, tu nie są KPI-e i miara efektywności. Rolą ojca jest wychować dziecko tak, aby go przerosło. I tu nie ma nic więcej, bo to kryje i zawiera w sobie po prostu bardzo dużo treści. I teraz każdy ojciec będzie miał takie pragnienie. Nie będzie miał żadnego bóla, nigdy nie będzie zazdrosny, jeśli jego dziecko, tak po ludzku, tak, go przerośnie. Nie będzie. On będzie dumny. Zrozumcie. Zresztą w ogóle, wiecie, to jest też tak, że on odbierze za to też swoje nagrody przed Trybunałem Chrystusowym. Właśnie za to, jak ukształtował i wychował swoje dziecko. On jest w tym spełniony. Dlaczego? Bo jest ojcem. Bo jest ojcem. A ojciec tak właśnie widzi. Ojciec tak postrzega. Jest tego dumny, tak? I teraz... I to jest ważne. Jeśli nie rozumiesz tego w ten sposób, to być może jeszcze nie jesteś gotowy, żeby ojcować innym. Bo... ojcowanie jest nakierunkowane bardzo mocno na wzrost dzieci. Na kolejne pokolenie sprawiedliwych. Wiecie, i my się nie możemy bać, ufać i poddawać ojcom. Ojciec widzi dalej niż ty. Jego doświadczenie z Bogiem, przeżyty prawdy Boże, przysłowiowy siwy włos mądrości powoduje, że widzi dalej. Ale dzisiaj, niestety, dlaczego o tym mówię? Bo generalnie ojcostwo duchowe jest passé. Świat biegnie. Świat pędzi. Wszyscy chcą wszystko bardzo szybko. Cię nie ominie, jeśli będziesz prawidłowo żył. Natomiast relacja, prawdziwa relacja uczniowska, relacja z ojcem wyposaża jak nic innego. I trzeba przywracać tą świadomość w sytuacji, gdy wszystkie kierunki na zewnątrz biegną w drugą stronę. Okej, tak już króciutko podsumowując, tak, musimy być świadomi, słuchajcie, że to, co było gorszące dla innych w życiu Jezusa, kiedy Jezus tutaj chodził po ziemi, no, będzie gorszyło też innych w naszym życiu, tak, w naszej służbie. To jest normalne. Uczeń nie jest nadmistrzem. Będziemy mieć tak samo. I nie możemy spróbować tego ominąć. Powiem wam, jak ja do tego podchodzę, właśnie z drugiej strony, że ja w pewnym sensie kiedyś, jak zacząłem sobie to analizować, zacząłem to traktować jako taki papierek lakmusowy, jeśli chodzi o moje życie i moją służbę, tak?
że jeśli pewne elementy w moim życiu nie występują jeszcze, to znaczy, że gdzieś jeszcze pewnych głębi czy prawdziwych rzeczy gdzieś tam niekoniecznie dotykam. I to mnie gdzieś tam dalej inspirowało. Inspirowało mnie, że mogę gdzieś wejść głębiej. Bo to jest takie często takie właśnie zwiedzenie, że z jednej strony chcemy mówić bardzo głęboko, bardzo prawdziwe rzeczy, ale z drugiej strony milion followersów na Instagramie, czyli wszyscy bili brawo. To się wyklucza. To się wyklucza. Jezus miał więcej przeciwników niż zwolenników. 120 osób z nim zostało. I to nie ogranicza naszego wpływu. W żaden sposób to nie ogranicza naszego wpływu. Ale jeśli my będziemy szukali followersów, to będziemy unikali tego, co było gorszące w życiu Jezusa. Spróbujemy wypłaszczyć nasze życie, wypłaszczyć naszą służbę, wypłaszczyć nasze poselstwo. Opowiem o sobie, ale tam pewnych rzeczy nie dodam. Bo jak powiem, że jestem jedno z Jezusem, to może być za dużo. To może być przegięcie. Tak jak podam tak, o tak mniej. I okej. Ze 100 wejść, możesz mieć za chwilę 15 tysięcy. Bo religia to wygnie. Tylko pytanie, czy tego chcemy. Jeśli chcemy prawdziwych rzeczy, to te elementy, o których tutaj dzisiaj powiedziałem, te, które były gorszące, one będą i my musimy być tego świadomi. Musimy być tego świadomi i wiedzieć, jak mądrze postępować, tak? Nie możemy zabiegać o akceptację świata czy religii. Nie możemy. Najmniejsze zabieganie o akceptację świata czy religii spowoduje, że rozwodnimy Ewangelię w nas. Rozwodnimy przekaz. Rozwodnimy. A diabeł pierwszy będzie pod... To jest mądrość. Zobaczysz, jesteś człowiekiem wpływu. Zależy ci na wpływie. To jak nie powiesz tak ostro, to dotrzesz do 30 tysięcy. Może nawet będziesz tym bożborą, czy jak on się nazywał, na Stadionie Narodowym głosił. No zobacz, ty zawsze tego chciałeś. Nigdy nie da się wciągnąć w tą pułapkę. Za tym stoi inny duch. Inny Jezus. Jezus w ogóle nie reagował, nie zwracał uwagi na takie rzeczy. Kochani, kończąc, tak? Musimy być świadomi tych rzeczy, zjawisk i mądrze decydować. Amen. Amen.